Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Szanowni Państwo, stoję tutaj dzisiaj przy silniku, brudnym silniku. Także dzisiejszy temat magazynu to jest myć czy nie myć silnik. W jakich sytuacjach, kiedy można to zrobić i w jakich to miejscach można to zrobić. I z tym pytaniem udałem się do warsztatu. Dzień dobry Panie Robercie. Witam Państwa serdecznie. Także odwieczne pytanie, czy producenci w ogóle zalecają mycie silnika? Nie spotkałem się z takim stwierdzeniem producenta, że można to zrobić bezpiecznie. Raczej tutaj jest nacisk na to, że nie myć. A jeśli czyścić, to w jakiś specjalny, wyszukany sposób. No my możemy porozmawiać dzisiaj o tym, jak to wygląda w praktyce. Tak, bo zalecenia producenta to jedno, ale życie drugie, bo są awarie, które powodują wycieki oleju, właśnie ten silnik jest brudny, kapie olej z niego i trzeba niestety tą czynność wykonać. No, pierwsza sprawa, z którą klient może się spotkać, to jest badanie techniczne. I na takim badaniu technicznym, jeśli silnik jest zaoliwiony, cieknący, pojazd z takiego badania nie przejdzie. No więc co? Więc trzeba taki silnik umyć, ale nie umyć, żeby oszukać diagnostę i samego siebie, żeby znaleźć ten wyciek. Często gęsto te silniki, ten osprzęt, czyli skrzynia biegów, ława, na której to wszystko leży, mocowanie tego silnika w prosty sposób, jakby to powiedzieć, jest tak zaoliwione, że nie wiadomo, gdzie ten silnik cieknie, więc no, trzeba przeprowadzić takie radykalne pranie, mycie. Tutaj w międzyczasie wspomnę o tym, że no, nie wolno tego myć w sposób legalny, znaczy nie ma takiej możliwości umycia go na żadnej myjni samoobsługowej, broń Boże. Jeśli Państwo nie chcecie się narazić na jakieś problemy prawne, powinno to być miejsce, które jest wyznaczone, tak, gdzie spływ wody jest do separatorów. Tej brudnej, zoliwionej wody, tak, z tymi wtrąceniami, bo to jest błoto zoliwione, z tym wszystkim do tego separatora. No już jak sobie takie miejsce znajdziemy, no to na co trzeba zwrócić uwagę przy tym myciu? Przede wszystkim na wszystkie elementy toczne. Tak bym to nazwał w prosty sposób, czyli może tutaj bym pokazał. Toczne zewnętrzne elementy. Toczne zewnętrzne, czyli mówimy tak o alternatorze, tak? Widzicie Państwo, może widać, może nie widać na tej kamerze, jest stojan, jest widoczny, więc jeśli tam chemia dostanie się z tym brudem, zanieczyszczeniami, to raz, że wszystkie elementy smarne wypłucze z łożysk, dwa, że dostaje brud, który tam spłynie do środka, zniszczy nam szczotkotrzymacz, szczotki, no po prostu zniszczy ten alternator. To jest pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Druga rzecz to jest rozrusznik, tak, który też jest, nie jest idealnie szczelny i też do niego to dostanie się chemia. A chemia musi być silna, żeby poradziła sobie z olejem, tak, bo wiadomo, musi rozpuścić ten olej i brud, chemia. Druga rzecz, trzecia właściwie, chodzi o, jeszcze wcześniej, mamy tutaj obsługę, tak, tak zwaną paska PK, niektórzy nazywają potocznie paska klinowego, ale pasek wielorowkowy nazywa się PK, całą obsługę, tam też są łożyska, rolki, tu też są łożyska i smar, więc ta chemia, jeśli tam się dostanie, rozpuści smar i już jest po rolkach. Następnie mamy rozrząd, bo często gęsto, nie jest tej obudowy, nie są szczelne, tam też dostanie się chemia i zniszczy nam rolki, więc jakby te całe mycie, no to trzeba robić bardzo rozsądnie z głową, no poświęcić trochę tego czasu na to, żeby zabezpieczyć dokładnie ten silnik i te elementy toczne przed dostaniem się chemii czy tych mocnych osadów zanieczyszczeń. Jest jeszcze bardzo, jeszcze może nawet ważniejsza rzecz, od tych rolek, no bo rolki sobie możemy zmienić, no mniej więcej będzie to kosztowało, ale pokonamy. Chodzi o osprzęt elektryczny. No i tu jest, ten osprzęt elektryczny jest w ogóle w tych nowej generacji pojazdów bardzo, bardzo ważny. I tam trzeba zabezpieczać sterowniki, to akurat nie widzimy tych sterowników, bo to jakieś, no inaczej, połączenia
typu, tak standardowo mówiąc w języku mechanika, kostki, to my możemy sobie zdjąć i wydmuchać ciśnieniem sprężonym, tak, z tej wody. Natomiast jeśli do sterownika dostanie się woda, bo może się dostać przez kostkę między pinami do wewnątrz, bo oczywiście nam zdarzyło się to parę razy w życiu, to jak przekręcimy zapon i dojdzie do zwarcia, to już jest duży problem, już to są duże koszty. W sterownikach są zabezpieczenia immobilizerów, ABS-ów, połączenia, to już jest tragedia. Dlatego wszystko z rozwagą i często gęsto naprawdę taniej wyjdzie powierzyć to dla warsztatu, który ma ubezpieczenie i jeśli coś zrobi nie tak, to jest ktoś, kto w jakiś sposób nam zrekompensuje te straty, niż sami i nic z tego tytułu nie wskuramy, mało tego, popsujemy bardziej niż było. Bo często oprócz samego silnika myjemy właśnie całą komorę silnika przy okazji, prawda? Tak. I tam jest właśnie mnóstwo tej elektryki, o której Pan wspominał. Może przejdźmy do samochodu i pokażmy, co zabezpieczyć. No i stoimy przy pierwszym, lepszym aucie i faktycznie tych osprzętu całego elektryki, elektroniki jest mnóstwo. No tutaj, gdzie Państwo, znaczy gdzie kamera Wam Państwu pokaże, no wszędzie są połączenia elektryczne, no wszędzie są przewody, wszędzie są kable. Tak, no na pewno w 3-4-letnim aucie nie każda kostka jest jeszcze szczelna, czy już szczelna, tak, bo tam jest zabezpieczone oczywiście silikonowymi uszczelkami, takie harmonijki, aczkolwiek wiadomo, to są wysokie temperatury, komponenty, z których to wykonano, są coraz słabsze, czyli czym młodszy, tym lepszy. Ma być tanio i niekoniecznie dobrze, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Bardzo. No i ta chemia, bo często niektórzy idą w tą stronę, że czym bardziej skondensowana, bardziej agresywna, tym lepsza. To jest niebezpieczne właśnie podejście, bo są specjalne już chemie, które nie wchodzą jakby w reakcję z plastikami, nie matowią ich. Są jakby tak dopasowane, żeby nie niszczyć ani aluminium, ani elektryki, zwłaszcza elektryki. I tak jak tutaj kolega pokazywał, czy wspominał Państwu, no to jeszcze raz, tu mamy cały układ wtryskowy, to jest akurat silnik diesla i tu jest wiele połączeń, tak, czujników różnicy ciśnień, wtryskiwaczy, tutaj jest układ, który jakby BCM, który obsługuje elektrycznie część pojazdu, tylko część, bo reszta jest tam w kabinie pasażerskiej schowana, ale to jest tylko przykryte takim drobnym plasticzkiem, więc żaden z tych zabezpieczeń nie zabezpiecza w 100% przed dotarciem do wody. To zabezpiecza tylko w normalnym użytkowaniu, normalnym cyklu, czyli od przodu. Wiadomo, jest pojazd narażony na kontakt z wodą i to na tyle jest zabezpieczone. Nalanie wody nie jest zabezpieczone. Panie Robercie, kolejne pytanie. Czy myć ciśnieniowo, czy taką wodą ze szlauchu? Mycie ze szlachu to jak polewanie po szybie, no. Jak w naszym przypadku, bo ja z punktu widzenia mówię warsztatu, no, mamy jeszcze mało tego wzmocnione dysze do tego w urządzeniach myjących, w tych karczerach, ta dysza tak zwana rotacyjna, ona ma skompensowany ten wydatek wody w jednym miejscu, w jeden punkt, ale to też jest niebezpieczne, bo to bardzo silne jest urządzenie i też trzeba wiedzieć, gdzie to jakby, w którym miejscu można to zaaplikować w takiej formie. No najlepiej to jakby pośrednie, są też takie lance do urządzeń myjących, które robią słup wody, czyli wąski strumień, szeroki, tak? I te ciśnienie wtedy nie jest za wysokie. I wtedy to ma sens, bo lanie wody dla samego lania, one, no nie ma to większego znaczenia. No chyba, że chcemy umyć boki komory, tak? Z kurzu, no to tak, ale jakby stricte, jeśli chodzi... Ciśnienie musi być, musi żeby być efekt ciśnienie, był. Żeby efekt był, tak. No i mówię jeszcze raz, nie używać, już tu po latach doświadczenia wiemy, nie używać mocno silnej chemii, bo te po wyschnięciu nawet aluminium potrafi się jakby pokryć się, może tu widać akurat na masy, czymś takim białym. To chodzi o metal. Potrafi tak się pokryć i wiadomo było, że było po prostu myte czymś bardzo silnym. Czyli w jakąś reakcję ten tak, materiał chemiczne. Wszedł. Na starych autach takich skutków nie było widać. Po prostu chyba jakoś, nie znam się na metalach, ale jakość tego materiału musiała być zupełnie inna. W tej chwili jest to bardzo delikatne wszystko i naprawdę trzeba na to uważać. Co do samej temperatury silnika. Na ciepło myjemy, na zimno. Skuteczność mycia jest najlepsza, kiedy silnik jest letni. To tak jak ręce nie nasze. Nie gorący, nie bezpośrednio. Nie gorący, nie, no bo może nastąpić jakieś pęknięcie materiału przy raptownym schłodzeniu, ale letni
Jak najbardziej. Jeśli chodzi o skuteczność mycia, to wtedy letni. No wiadomo, wtedy brud... Wszystkie tłuszcze są bardziej tak, miękkie. Łatwiej to wszystko się rozchodzi. Czyli najpierw tak z autopsji. Troszeczkę skropić wodę, żeby był wilgotny, dać chemię na ten letni, poczekać, ona przeważnie się pieni, takim kryje się piano, no i potem to spłukać tam po 5-10 minutach. Tak. Wszystko w zależności od producenta. Tak, jeśli trzeba powtórzyć do skutku, no bo mówię, już jak pójdziemy w ten punkt, kiedy chcemy myć, no to zróbmy to raz, ale dokładnie. Żeby już nie mordować tego, nie męczyć po raz kolejny, tylko za tym pierwszym, jak ja to nazywam, i ostatnim razem to zrobić. Panie Robercie, podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, myć czasami trzeba, mimo że producenci mówią, żeby tego nie robić, bo czasami sytuacje, awarie wymagają tego, aby silnik był po prostu suchy. Nie musi być jakiś super czysty, błyszczący, ale ma być suchy. Suchy. Tak. Letni silnik. Delikatna chemia, tak. Rozsądne dawkowanie ciśnienia wody i skutek murowany. Murowany, dokładnie. Oczywiście zabezpieczenie, jak wcześniej wspomniałem, alternator, rozrusznik, to kawałek szmatki i folia na wierzch, tak. No i potem bezpośrednio po myciu, od razu po myciu to wszystko pozabierać, żeby nie przesiąkło i nie nakapało. Ale chyba najważniejsze to jest to, że z jakiegoś powodu jest brudny, prawda? To, co pan mówił na samym początku, zdiagnozować usterkę, usunąć ją, a potem cieszyć się suchym. O ile to jest właśnie niezbędne do tej diagnostyki, to robić tylko w takich okolicznościach. I tymi słowami żegnamy się dzisiaj z państwem. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Mam nadzieję, że nie będą państwo musieli dokonywać takich czynności, że państwa silniki są w świetnym stanie. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję.